Dzięki. Dzień dobry Państwu, bardzo miło. I witam bardzo serdecznie Panią Józefę Majerczak, członka zarządu, dyrektora do spraw utrzymania infrastruktury w Nieszperka. Witam Pana Starostę, Pana Wicestarostę, witam radnego Sejmiku Ostrowolskiego Leszka Bonę. Witam bardzo serdecznie radnych Rady Miejskiej, szefów komisji, witam media, witam moich urzędników. Uzgodnię z naszymi gośćmi, że zapoznamy się z prezentacją i witam autora, oczywiście pana profesora Kufla. Zapoznamy się z koncepcjami, które są z naciskiem na tą, która by była najbardziej realistyczna. Nasi goście odwiedzili Chojnicki dworzec, zapoznali się z tym, jak on dzisiaj wygląda i również posiadają swoją wiedzę, która na pewno tutaj będzie prezentowana po naszych koncepcjach. Ja bym chciał się powtarzać, bo mogę powiedzieć tak, teraz albo nigdy, bo jeżeli w ramach MOF-u nie przebudujemy naszego dworca, nie udrożnimy go, nie stworzymy możliwości do tego, żeby Chojniczanie i mieszkańcy powiatu chojnickiego mogli podróżować do Trójmiasta w sposób cywilizowany, to nie zrobimy tego już nigdy. Państwo radni, dziennikarze i nasi goście wiedzą, że wyspowy charakter dworca uniemożliwia wprowadzenie dodatkowych funkcji, tych, które wiążą się z samochodem, autobusem i co najważniejsze rowerem. My w ramach środków, które mamy w mowie, całkowicie na siebie bierzemy budynki, perony, przejścia podziemne, ale również jesteśmy gotowi do partnerstwa z PLK w kontekście przebudowy komunikacji naszego dworca, tak aby z jednej strony poprawić ergonomię i bezpieczeństwo, a z drugiej strony umożliwić na rewitalizację Chojnickiego dworca. Pan architekt Wisław Kuba i jego zespół już bardzo długo pracują. To są bardzo ambitne koncepcje. Ja uprzedzałem naszych gości, że jedna z nich jest bardzo, bardzo, bardzo ambitna i moglibyśmy ją realizować, ale środków nam nie starczyło. Ale jestem przekonany, że na bazie tych koncepcji i naszego partnerstwa, które mam nadzieję od dzisiaj zafunkcjonuje, będziemy mogli wdrażać ten projekt. Dopowiem tylko, że bez współpracy z PLK żadna koncepcja tego dworca nie będzie istniała. Chyba że nasza rewitalizacja ma polegać na wyremontowaniu budynku, do którego nie ma dostępu, bo mamy wyspowy charakter tegoż obiektu. Tak więc w pierwszej części poproszę o prezentację naszych koncepcji, a w drugiej części będziemy prowadzili dyskusję, która mam nadzieję doprowadzi do konkretnych ustaleń i uzgodnień. Proszę bardzo, pan Wisław tutaj ma głos, a naszych gości proszę o zapoznanie się z tym koncepcją. Tutaj wstęp przewodniczy Sejmu pokazujemy tutaj, żeby ustawiony widok dworca, co mieliście Państwo okazję obejrzeć, w naturze z poziomu wzroku człowieka. I po prostu, co jest charakterystyczne dla tej całej sytuacji, to mamy jak gdyby dworzec usytuowany i otoczony z dwóch stron torowiskami. I to działa na ten sposób, że te budyneczki, które są w środku, one jak gdyby mają jedyny dostęp dojazdowy od strony tego podjazdu spod tych dwóch mostów, jak tutaj Państwo jeszcze przejeżdżali, pewnie byliście tutaj dworca głównego. I całe jak gdyby te koncepcje tworzyliśmy w różnym charakterze. Jedne one jak gdyby były takie zachowawcze, w sensie tym, że działamy w ramach terenu, który jak gdyby tu została wyznaczona ta czerwona działka, to jest działka, która jak gdyby jest wydzielona z tego całego układu kolejowego. I pozostałe koncepcje idą w kierunku jak gdyby wchodzenia w torowisko. I teraz byśmy zaczęli od koncepcji numer 1. Może ten rys historyczny, to już Państwo widzicie,
jakby dwupoziomowy, jeden taras taki górny i taras, taras dolny. Na tym tarasie górnym wjeżdżają tylko samochody lekkie, które tam mają dostęp do tej silnej części dworca. I perony, oto jak widzimy z dołu, tu możemy wjeżdżać i zjeżdżać z góry, a główny ruch ten ciężki, czyli autobusowy, autobusowy i komunikacji pozostałej, odbywałby się w tej części podziemnej. I wróćmy teraz. I teraz tak. Polegało to też również na tym, że te perony, peron drugi, który jest peronem, peron, może to być, tak? Do mapy. Tak. Peron drugi, który jest po tej stronie dworca, on by został skrócony i dzięki temu, jak gdyby byśmy zbliżyli tych ludzi, którzy tutaj będą przyjeżdżać na ten peron drugi, do tego tarasu górnego, żeby oni mogli skorzystać z tej komunikacji, to jakby takie jądro tego dworca by się mieściło w tej części. Jest to tak może nie do końca satysfakcjonujące, ponieważ tu jeszcze też się pojawia ruch kołowy i żeśmy stworzyli, dlatego stworzyliśmy koncepcję numer 2. I ta koncepcja numer 2 dokonuje całkowitej segregacji ruchu pieszego i kołowego. Czyli na ten taras górny tylko i wyłącznie dostają się piesi, rowery i powiedzmy ten ruch lekki, a taras dolny obejmuje komunikację autobusową, samochodową, no i też pewnie i rowerową, ale gro chodziłoby, żeby ta segregacja, ona zapewnia bezpieczeństwo większe i dzięki temu mogliśmy stworzyć taką jakby strukturę bardziej nowoczesną. Jak widzimy tutaj, ona by ingerowała w ten cały teren, który jest jakby objęty tą działką i częściowo przy torowiska, bo byśmy musieli jakieś mury oporowe tu tworzyć przy tym torowisku. I tu jest jak gdyby ta część podziemna, w której się mieszczą autobusy. Wyjeżdżamy w ulicę Warszawską, tu w tą stronę, a tu byśmy przejeżdżali jak gdyby też z tego podziemia do tej części odleglejszej tego dworca. Do tych budyneczków starszych, bo tu jak gdyby wyjeżdżamy tu w tym miejscu, jak widzimy za dworcem, do tej części tam dalszej. Perony chcieliśmy zrobić takie bardziej nowoczesne, czyli można by było tu się pokusić o przykrycia fotowoltaiczne, żeby po prostu dać trochę nowoczesności w tej strukturze tutaj starszego dworca, i tu by zagrał nam taki plac po prostu. Tu podchodzimy do góry, na dole wjeżdżamy i tu idą piesi. Jeszcze też należałoby wspomnieć, że mamy rondo, które jak gdyby tam by miało rozstrzygnąć ten ruch tutaj, bo jak na dzień dzisiejszy bardzo dużo trudności jest, by się włączyć w ten ruch. Ale i też wyjazd w ulicę Warszawską by mógł tutaj bardzo, bardzo korzystnie wpłynąć na komunikację. I to jest to wyjazd w ulicę Warszawską, ten slajd, który tutaj był zatem tak krótko. Przejdźmy teraz, co byśmy zrobili dalej. Jeśli chodzi o to, to widzimy, że tu są te stare budynki, tam jest budynek, to był biurowiec, są teraz takie ubikacje. Tu byśmy dokonali pewnej sanacji tej zabudowy, żeby stworzyć wolną przestrzeń na komunikację taką samochodową, by tutaj po prostu dzięki temu zyskać trochę wolnej przestrzeni, a patrząc na to, ta zabudowa też, ona, bo patrzymy teraz jakby na dworzec, ale tam z tyłu tych budyneczków. Dzięki temu byśmy zyskali tu wolną przestrzeń i usunęli taką zabudowę, która no charakterystyki tak technicznie jakoś specjalnie nie posiada, to jest wolna taka przestrzeń, według potrzeb budowa była stworzona. Przejdźmy do koncepcji teraz tak. I tu jest jakby w tym podwiedzeniu widzimy dokładnie, że tutaj są te wszystkie funkcje komunikacyjne, wyjeżdżamy na ten taras górny i co jeszcze byłoby istotne, w tej koncepcji byśmy budowali dodatkowy tunel, który by łączył tą część komunikacyjną autobusową z tym tunelem istniejącym, który jest w tej chwili na terenie dworca. I połączylibyśmy to również z budynkiem do podwiedniczenia, gdzie byśmy usytuowali windę komunikacyjną i sposób
które by pozwalały nam na korzystanie z wyższych poziomów dworca. Jeśli chodzi o parter, to na parterze zaplanowaliśmy w tej koncepcji restaurację, pomieszczenia takie typu na wynajm, typu na przykład firmy komunikacyjne, różnego rodzaju turystyczne informacje i powiedzmy gamę można by tu szerzyć takich funkcji, które byłyby potrzebne w takim węźle, bo to my tu chcemy stworzyć taki węzeł, który by łączył wszystkie rodzaje komunikacji, czyli komunikację autobusową, samochodową, rowerową, pieszą i jeszcze pewnie jakieś inne, które może powstaną w przyszłości możliwości komunikacyjne. To jest ta kondygnacja górna, budynek sam posiada tak powiem nie całą, tu jakby tą piętro jest takie częściowe, ponieważ jeśli chodzi o restaurację i ten fragment, który tam kiedyś był po czekaniu, to jest jakby obiekt jednokondygnacyjny. I teraz tak, no żeby czasu nie zabierać, ponieważ może to nie jest takim powiedzmy, ta koncepcja, jak pan burmistrz powiedział, jest najbardziej taka wypasiona, ona by może byłaby trudna do realizacji pod względem finansowym, ale jej jakoś taką zasadniczą zaletą było to, że nie było ingerencji w torowiska. Nie? Czyli praktycznie szło się tutaj w tym wypadku, w tej koncepcji tamtej wcześniejszej, że torowiska były jak gdyby pozostawione. Jedyne co było wykonywane, to był wykonywany ten przejazd w kierunku ulicy Warszawskiej i umocnienia tej skarpy od strony tego ronda. Teraz przejdźmy do koncepcji numer 3. W koncepcji numer 3 to jest tak najbardziej, jakbym powiedział, ubogi charakter, bo też zakładałem taką możliwość, że nic się nie uda specjalnie, ale coś będziemy musieli zrobić. I ta koncepcja mówi nam, w ramach tej działki, którą mamy, tam jak wcześniej widzieliśmy na tej wizualizacji satelity, gospodarzyliśmy w ramach tej działki. I ona, może przejdźmy do dalszego obrazku, jak gdyby dworzec autobusowy zostaje w tym samym miejscu, tylko trochę w innej konfiguracji, bo też budujemy tu w tej części, może przejść dalej, jeszcze dalej. Jeszcze. O. Byśmy budowali tutaj takie mury oporowe, które by umocniły nam skarpę kolejową, ale jednocześnie by dały nam przestrzeń komunikacyjną, której tam w tej chwili brakuje. Bo mamy taką przestrzeń zawężoną przez te skarpy i chcielibyśmy tutaj w tej koncepcji, to by co było tutaj taką inżynieryjną budowlą, to by były właśnie umocnienia tej skarpy, co by nam poszerzyło znacznie tutaj możliwości tworzenia jakiejś przestrzeni. I prosta, dalsza część jest taka, idźmy dalej, cofnijmy się, tak, cofnijmy się jeszcze raz, jeszcze, o, mogę to zrobić. I też zostawiamy te perony, tak jak tam w tamtych pozostałych koncepcjach, jakbyśmy rozmawiali, że ten peron drugi byłby jak gdyby skrócony i przesunięty w stronę tej części tu, jak gdyby takiego centrum dworcowego i peron trzeci też byłby zataszony i ustawiony tu przed budynkiem właśnie głównego dworca, jak widzimy. Dodatkowo też dorzuty, jakby można było przejść. O, a to jest. To mamy taką sytuację, że o tu są, widzicie, te wiaty są przystankowe, które w tej chwili jak gdyby peron drugi i peron trzeci nie posiadają takowych, nie? I tu byśmy jeszcze je dodatkowo zaprojektowali. Przewidzieliśmy też również sanację tej zabudowy. Ta zabudowa tam po prostu jest w tej chwili opuszczona. Do trafostacji, to jest trafostacja, to do trafostacji byśmy to w tej koncepcji przewidywali do likwidacji zabudowy i do zabudowy żeśmy tutaj też do likwidacji przewidzieli ten budynek, który to jest blisko przy torowisku tu na samym dole. Chcieliśmy zostawić tą wieżę ciśnień tu noclegownię do przebudowy, bo tu możemy pewnego rodzaju w tych budynkach możemy pewnego rodzaju tworzyć różną konfigurację zostawiania budynków. To nie jest jakby do końca zdecydowane, co by było tu najlepsze, bo decydować może o tym też, jakie funkcje by się tam mogły zmieścić w tych obiektach i powiem szczerze, to na pewno trochę tej przypadkowej zabudowy trzeba by było usunąć, a pozostało można by zostawić. I to przejdźmy do koncepcji numer 4. I tu mamy koncepcję numer 4. Koncepcja numer 4 to jest taka, która właściwie
Ona tutaj najbardziej nas tutaj wszystkich zainteresowała z tych koncepcji, które były wcześniej przedstawione. Z tego powodu, że odkrywa nam całe to, jak gdyby włącza tą całą zabudowę do miasta. A torowiska zostają po tej stronie, po określonej modernizacji, przebudowie. I też tą wyładownię, która dalej jest w kierunku ulicy Tucholskiej, zaplanowaliśmy, żeby można było ją umieścić tu na końcu, gdzie jest szereg torowisk, które praktycznie są do rozbiórki, bo one są po górce rozrządowej, są już dawno nieużywane. W tej koncepcji też żeśmy jak gdyby połączyli te zasadnicze części koncepcji trzeciej, że dworzec jak gdyby znajdował się tu w przedpolu, ale już jak gdyby wchodzimy z nią na to torowisko, które tu po tej stronie, ten układ torowisk się znajduje, łącznie z likwidacją tego pierwszego mostu. Cała ta koncepcja polegałaby też na tym, że patrząc dalej, to może tutaj na tym obrazku nie przedstawiamy, to jest też miejsce, gdzie chcielibyśmy jak gdyby zbudować w przyszłości jakąś kładkę pieszo-rowerową, która by łączyła dzielnicę przemysłową z miastem. To ona wyszła tam w tej części ulicy Zakładowej. Nie? To tutaj może akurat goście tego nie znają, tej części, ale to jakbyśmy patrzyli na tą mapę tu szczegółowo, to jest gdzieś w tym rejonie. Po opracowaniu tych czterech koncepcji przedstawiłem te koncepcje tutaj władzom miasta i społeczeństwu. Gdzie się pojawiły różnego rodzaju wnioski, na podstawie których opracowaliśmy taką jakby to jest koncepcja docelowa, koncepcja piąta, która jak gdyby mówi nam, uwzględniając te wnioski, które spłynęły do nas w tych całych dyskusjach. I teraz cośmy zrobili w tej koncepcji? W tej koncepcji zrobiliśmy to tyle, że przenieśliśmy ten dworzec, który tutaj się mieści, jak gdyby skupialiśmy swoje działania, jak gdyby centrum dworca nam się tworzył przed budynkiem, przed głównym wejściem. Przesunęliśmy tą całą część z boku budynku. Z boku budynku, by skrócić po prostu drogę pieszego, który gdzieś tam przyjedzie. Jeśli przyjedzie tu nam jakiś pociąg czy autobus, ta relacja jest najbliższa, żeby po prostu skrócić to do 5 minut trasę komunikacji tej przesiadkowej. I jakbyśmy patrzyli, tutaj mamy w tej części mamy właśnie przygotowany dworzec autobusowy, ale i też jedno stanowisko jest na autobus miejski, tak żeby móc po prostu tę komunikację maksymalnie skupić w jednym miejscu. W tej części, co widzimy, tu myszka pokazuje, to jakby postój taksówek przed budynkiem, a to są parkingi, patrząc od samego tutaj tego ronda, to są parkingi dla samochodów osobowych i ewentualnie gości, czy kto by tutaj chciał skorzystać z tego całego węzła. W tej części znajdują się tak, taksóweczki, znajduje się autobus miejski, znajduje się autobus powiedzmy PKS-owski, czy jakiejś innej linii, te, które będą chciały z tego korzystać, jak i również rower miejski. Może przejdźmy do dalszych. No to będzie tutaj jeszcze dalej. O, widzimy. To jest to miejsce, gdzie pokazuje rower miejski, autobus miejski, autobus PKS-owski, a tu mamy całą komunikację tą samochodową dla osób powiedzmy poruszających się samochodami osobowymi i ciągi piesze i rowerowe. Tu pokazujemy tak bardziej szczegółowo, jeśli chodzi o dworzec, jeśli chodzi nam o autobusy. Tu mamy mamy tutaj rower miejski, a tu żeśmy zaproponowali tak zwane garaże rowerowe. Coś może nowszego, co po prostu, jeśli mam jakiś lepszy pojazd rowerowy i boję się go zostawić gdzieś tam powiedzmy na stojaku, to mogę skorzystać z takiego garażu i zostawiam rower i jadę gdzieś powiedzmy
do Gdańska, wracam rowerem, później mogę wrócić do siebie domu. I co się dzieje dalej? Mamy tutaj, jak w tej części znajduje się istniejący tunel, który byśmy chcieli przedłużyć, o jeszcze jeden peron, bo jeden peron byśmy zlikwidowali i byśmy musieli stworzyć trzeci peron. Kosztem dwóch torowisk, które tam idą, bo tych torowisk jest i tak tutaj sporo, czyli byśmy proponowali przedłużenie tego tunelu dalej. Następnie wybudowanie zadaszonej jakby takiej wiaty, która by pozwalała na skomunikowanie z tego tunelu do budynku dworca, do wszystkich stanowisk postojowych, autobusowych i też w konsekwencji może do taksówki, może nie zupełnie nie zadaszone, ale można by tu ten kawałeczek już sobie swobodnie przejść. Czy skorzystać z roweru miejskiego? Nie? Taki też pomysł tutaj się stworzył. Teraz, co jest tutaj w tym projekcie ważne? Ważne jest to, że my możemy zostawić te wszystkie budynki. Ja ich tutaj koncepcyjnie nie zmieniłem ich charakteru, bo nie bardzo wiem, jakie funkcje by tam miały się w nich znaleźć, ale one by, autor tutaj jakby, ja twierdzę, by można było im nadać charakter architektury albo nowoczesny, albo charakter architektury spójnej z budynkiem dworca głównego, i nadać im funkcje czy miejskie, czy takie ponadregionalne, czy powiedzmy komercyjne. No, tutaj jest sprawa bardzo otwarta. Jeśli chodzi o komunikację, co widzimy, ta komunikacja jakby kolejowa, która stwarza i zagrożenie dla człowieka, który by się tu znalazł, powiedzmy gdzieś w niepowołany sposób na torowiskach, jest oddzielona wyraźnie od pozostałej części. I to tutaj nawet tu byśmy doprowadzili do wygrodzenia jakiegoś tutaj tej części, tak jak kiedyś tam ten dworzec był wygrodzony. I wrócimy do tego dużego obrazku. O, tak, dobrze, się to pokazuje. To i też byśmy widzieli nawet, że mogłaby zostać ten pawilon, mógłby zostać, który w zasadzie ma bardzo taki, powiedział, historyczny wydźwięk, ponieważ on był jeden z pierwszych obiektów, jak widać było z tych zdjęć wcześniej, które myśmy pokazywali na samym wstępie. On został jak gdyby zdjęta górna część tego obiektu, prawdopodobnie z uwagi na widoczność powiedzmy z tej górki rozrządowej, ale on by nam pięknie zamykał ten dworzec, jak gdyby ten budynek by nam zamykał ten dworzec od strony tej części tu komunikacyjnej. Teraz też idźmy w kierunku tutaj całego tego końca tej zabudowy. Ta zabudowa w tej części, ona w tej chwili jest wykorzystywana jako zakład naprawczy taboru tu, w tej części. I też mógłby być tak wykorzystywany, ale gdyby ta funkcja też byłaby tu zbędna, to w ten czas by można było pokusić się tu na jakieś takie funkcje kulturalne, które można by było ewentualnie spróbować taką metodą adaptacji obiektów poprzemysłowych. Nie? Czyli tutaj tworzymy jak gdyby dodatkową, myśmy stworzyli dodatkową wartość, żeby ta wieża zatrzymywała nas na samym początku, bo podzielił układ jakichś obiektów z dziedzińcem i mogli tutaj takie funkcje lokować. To jakby taka zachęta byłaby do tego, żeby coś takiego tu robić. Efekt cały tego założenia byłby taki, że mielibyśmy wyraźnie rozdzieloną komunikację kolejową od komunikacji pozostałej, pieszej, jak i mamy 100% rozdział, jak gdyby ulice się pojawiają odrębnie, pojawiają się przejście piesze, które jest już istniejące i tylko do małej rozbudowy. Zyskujemy w ten sposób taki czysty układ funkcjonalny, powiem szczerze, oczekiwany właściwie w strukturach miejskich, by nie było kolizji między układem pieszym, rowerowym, kołowym i tak dalej. Też byśmy zrobili tu w ten sposób, że tu byśmy się połączyli tą drogą z ulicą Towarową, czyli praktycznie moglibyśmy tu stworzyć alternatywę komunikacyjną, ponieważ miasto jak na dzień dzisiejszy, jeśli byśmy patrzyli tu dalej wyżej, mamy ulicę Brzozową, tam jest taki trudny
trudne miejsce komunikacyjne i nierozbudowywalne, bo zabudową w koło otoczone, byłaby możliwość przy tych rozbiórkach torowych też wybudowania dodatkowej drogi do ulicy Angolickiej. I teraz może tak iść dalej po tych bo to w zasadzie można powiedzieć rzuty. To jest jak gdyby to podliczenie. Ono jest też takie jakby częściowe, bo ten budynek nie powstał za jednym razem. On był rozbudowywany. I to świadczy o tym, że to była pierwsza część tego budynku i ona jest podpiliczona. Są takie katakumby. Nie polecam tam wchodzić, bo stan techniczny jest tragiczny. Ale też mają pewnego rodzaju walory użytkowe, to znaczy się w tym sensie, że można by gromadzić tam różnego rodzaju funkcje magazynowe, można by gromadzić funkcje socjalne, funkcje na przykład toalet, które są związane z utrzymaniem dworca i funkcje techniczne typu kotłownie czy powiedzmy wentylatornie itp. Lecimy do następnego budynku. I to jest rzut parteru. Rzut parteru się różni od tego, który był wcześniej przedstawiany w tej przez to, że tworzymy tu, gdzie tam ten czerwony punkt wchodzi, tworzymy dojście do autobusu, to musimy stworzyć w tej części hol taki komunikacyjny, który jak gdyby wymagałby pewnych wyburzeń, przebudów w środku obiektu. To byśmy dzięki temu uzyskali taką jak gdyby możliwość wyjścia, tak jakbyśmy się wrócili tam do tego obrazka. I tu mamy to wejście, pokazuję to wejście do, to jest to wejście, które tam Państwo widzieli na tym rzucie. I tak samo te pomieszczenia, któreśmy tak jak gdyby, bo też i kwestia bezpieczeństwa całego tego założenia i chcieliśmy tu usytuować jakoś miejsce straży miejskiej, która by ewentualnie mogła wypełnić lukę tam powiedzmy tą w tej chwili, że nie ma tego bezpieczeństwa zapewnionego na dworcu, to oni by tu mogli takie stanowisko postawiać. To jest to miejsce. I teraz przeszedł do cofnij się może. I te pomieszczenia, które się mieszczą tu przy wyjściu i wejściu do, to jest to główne wejście, to by były pomieszczenia, które by służyły kasom, służyłyby firmom, które chciałyby takie komunikacyjne, jak mówiłem wcześniej, czy turystyczne, czy jeszcze jakieś inne, to by chciały tam swoje stanowiska poumieszczać. I cały ten hol byłby wyposażony w klatkę schodową i windę, która by łączyła nam wszystkie kondygnacje, piwnice, parter i piętro. To restauracja, to jest jakaś restauracja, czy powiedzmy forma jakiejś jadłodalni, czy to, no różne pomysły tutaj się mogą stworzyć i to jest, idźmy dalej, to do tego, że tu, o. I całe piętro, są to pomieszczenia na biura. No, nie mamy takich tutaj w tej chwili sprecyzowanych, konkretnych przeznaczeń, ale by to się nadawało na biura, połączenie klatka schodowa plus winda. I to wygląda tak. Te animacje popatrzę raz jeszcze, może tak dla ciekawości. Chcieliśmy taki krótki filmik, który stworzyli. Dość mozolnie to komputer opracowywał, ale można sobie zobaczyć całość, tak jakby z lotu, całą tą koncepcję z lotu ptaka, gdzie tu idziemy, właśnie mamy dworzec autobusowy, to są te przejścia podziemne i te budyneczki do końca, które tu są. I tu też wprowadziliśmy taką jakby plombę, która by stworzyła możliwość takiego obiektu rozwojowego. Dziękuję. Zapraszam tutaj na przesełko. Musimy
Przystawał pierwszy, przystawał drugi. Bo można stawiać mury oporowe, jak Państwo widzieli w tych różnych innych koncepcjach, można technicznie w różny sposób podejść projektowo do budynku dworca, ale on nigdy nie będzie tak funkcyjny, tak dobry, tak ergonomiczny jak w tym wariancie pierwszym. W piątym. Także proszę nas o swobodę wypowiedzi, rozpocznę od spowiedzenia pana posła. Tak. No właśnie, dziękuję bardzo. Przede wszystkim no, nasza koncepcja, znaczy koncepcje bardzo takie ambitne, ale to też świadczy właśnie, jaka wartość jest tego dworca dla mieszkańców Chojnic, jakie znaczenie miał ten węzeł integracyjny. I załóżmy, dlatego jest taka przymiarka, żeby właśnie pójść w taką rozbudowę, żeby ten pasażer czuł się dobrze na dworcu, żeby mógł dojechać samochodem, żeby mógł dojechać czy właśnie rowerem i bezpiecznie załóżmy go zostawić i pojechać dalej do właśnie Trójmiasta, gdzie właśnie są miejsca pracy, są uczelnie, są ośrodki kultury i tym podobnie. Że rzeczywiście bardzo ambitne te właśnie są koncepcje, ale do tego wszystkiego jeszcze jest potrzebna właśnie remont całej linii kolejowej. I myślę, że dzisiaj już można powiedzieć, że ta linia kolejowa na wiosnę będzie remontowana i chcemy tutaj osiągnąć prędkość około 110 km na godzinę, 100-110 i idąc właśnie tokiem, można powiedzieć, jakiś nie tak dawno odległym, spotkania, które wszystkie były. Pierwsze było właśnie odnośnie przejęcia dworca, później było spotkanie dotyczące przejęcia dworców na linii kolejowej Chojnice, Kościerzyna, Gdynia przez samorządy i to się w zasadzie już dzieje. Te samorządy poszczególne przejmują te dworce, są w trakcie właśnie przejęcia tych dworców, ale najważniejszy, największy to jest dworzec właśnie w Chojnicach, dlatego takie właśnie pieczołowite tutaj podejście, ale też świadczące o tym, o powadze tego zadania. Wiemy, Chojnice mają doświadczenie w rewitalizacji, każdą rzecz robią bardzo przyzwoicie i tak samo tutaj chcą to zrobić, bo żeby otworzyć ten dworzec właśnie dla właśnie mieszkańców. Są też takie obliczenia, jeśli załóżmy pociągiem takim, który będzie zatrzymywał się w jednej miejscowości w danej gminie, to się pojedzie mniej do Trójmiasta niż 2 godziny. Tam wiadomo, że są miejsca pracy, tych miejsc pracy będzie coraz to więcej. W tej chwili wojewoda musi ściągać ludzi z Mołdawii, z Ukrainy, a tutaj jest bezrobocie i to bezrobocie spadłoby około od 4 do 5%. Wiemy też, że od tego czasu dużo się zmieniło, ponieważ kolej metropolitarna to jest pierwsza inwestycja, można powiedzieć, w takim dużym zasięgu samorządu właśnie transport zbiorowy. Ona już zacznie funkcjonować od września. Teraz będą odbiory, wszystkie będą. I docelowo od Kościerzyny do właśnie Gdyni, do właśnie na lotnisko, do Gdańska w godzinach szczytu to połączenie będzie co pół godziny, poza szczytem będzie co godzinę. I to wszystko ma sens, co tutaj jest robione, żeby w pierwszej kolejności połączyć się z Kościerzyną, ale takim marzeniem było, żeby ta kolej metropolitalna aż tutaj docierała. I takie są założenia i dlatego jest właśnie konieczna współpraca z samorządami i właśnie w tym kierunku idziemy. Dzisiejsi goście, którzy zostali zaproszeni, robią dużo rzeczy w Polsce, bo widać, ja jako członek Komisji Infrastruktury Stałej do spraw kolejnictwa mogę powiedzieć, że oblicze kolei się zmienia. Nikt nie wierzył, że to pendolino ruszy, a to już jeździ. Ale już jest historia. Jest właśnie historia już, ale właśnie będą następne kroki. I dlatego zarówno pan prezes i pani prezes są uczestnikami, właśnie to wszystko robią, za ich tutaj kadencji zaczyna to się wszystko zmieniać, ale to jest tylko początek i rzeczywiście pan burmistrz tutaj ma rację, jak tego teraz nie zrobimy, to nigdy nie zrobimy. Się cieszę z tej takiej rozmowy, która była właśnie na dworcu w kuluarach, że jest możliwość partnerstwa, gdzie się nie spodziewałem takiego szerszego partnerstwa, o ile zrozumiałem.
I wydaje mi się, że jest dobry kierunek, dużo wysiłku włożono, ale ta linia właśnie Chojnice, Kościerzyna, Gdynia jest bardzo istotna i ona musi być rewitalizowana, tym bardziej, że też będzie połączona z lotniskiem. Także ja miałbym w pierwszym wystąpieniu tyle. Pan poseł poruszył bardzo istotny dla nas aspekt zrównoważonego rozwoju, bo my boimy się tego właśnie, iż standard podróżowania koleją od Kościerzyny w górę i w poprzek wszerz województwa będzie idealny, a południowa część województwa byłaby strefą B. Nie możemy dopuścić dlatego dla nas niezwykle ważne dla mieszkańców powiatu chojnickiego, bytowskiego, czubowskiego byłyby deklaracje i decyzje związane z modernizacją torowisk na linii Kościerzyna-Chojnice. Ja uważam, że jeżeli mamy pieniądze w MOF-ie na węzeł integracyjny, no to nie było to, żeby przez Chojnicę jeździłem na parę pociągów. Tak nie będzie. Proszę Państwa, my też zrozumieliśmy jedną rzecz, bo teraz, żebyście Państwo radni i dziennikarze wiedzieli. To nie jest tak, że my nagle poprosiliśmy najważniejsze osoby w PLK w Polsce do przyjazdu do Chojnic, bo poprzedziliśmy nasze spotkanie konsultacjami, które odbywał Pan tutaj architekt, projektant naszych koncepcji z regionalną dyrekcją tutaj PLK. My mamy swoje poglądy na ten temat, natomiast my bez współpracy z PLK, bez partnerstwa nie jesteśmy w stanie podejść technicznie do tematu, tak? No bo nie wiemy nawet jak zlecić projekt zmian komunikacyjnych na dworcu uwzględniających likwidację terenu pierwszego i drugiego, czy być może tylko pierwszego, tak? To w zależności od tego, czy to jest koncepcja jeszcze 6A, gdyby to uwzględniać. Dlatego poprosiliśmy tutaj naszych gości, to chciałbym bardzo poprosić Pana Prezesa albo Panią Prezes o odpowiedź. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, oczywiście jest nam niezwykle miło gość dzisiaj w Chojnicach. Ja powiem, idąc już, kontynuując wątek podjęty przez Pana Burmistrza, oczywiście współpraca czy samorządu miejscowego, miejskiego czy powiatowego tutaj z naszymi regionalnymi przedstawicielami w postaci Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni, czy z oddziałem inwestycyjnym również w Gdyni jest stała i rzeczywiście również w pracach nad koncepcjami dotyczącymi tu węzła tego intermodalnego, wielokomunikacyjnego, czy łączącego wiele rodzajów komunikacji. Też już te konsultacje się odbyły. Odbyły się również wstępne ustalenia i kosztorysowanie tego remontu, o którym Pan Poseł wspominał, który na pewno pozwoliłby lepiej wypełnić po przebudowie już sam ten węzeł, tak? Czyli my jesteśmy, nasza działalność polega głównie na tym, żeby pasażerowie wrócili w większej liczbie do kolei. Ja tak troszeczkę mówiąc, wychodząc na sekundę dosłownie poza temat bezpośredni naszego spotkania, powiem, że rzeczywiście kolej w Polsce się zmienia. W wielu miejscach, w wielu aspektach. Od poprawy połączeń towarowych niezwykle ważnych dla gospodarki po kompletnie nowe podejście, wyjście od 2-3 lat w kierunku pasażera, czyli tego osób, które są rzeczywiście bezpośrednimi klientami kolei. I między innymi takie projekty oczywiście też służą, czy bardzo dobrze pasują do takiego podejścia, czyli mówię, wyjścia w stronę klientów kolei, tak żeby ułatwić im skomunikowanie, żeby nie wszyscy byli obciążeni na zawsze koniecznością prowadzenia samochodu, bo oprócz oczywiście bardziej przestępczych czy wykroczeniowych przypadków często wchodzi w grę zmęczenie, codzienność, wiadomo też długa jazda samochodem codziennie do pracy i z pracy nikomu nie poprawia zdrowia, jest wręcz przeciwnie, a dodatkowo jest jeszcze oczywiście taki czysto ekologiczny aspekt. Kolej jest rzeczywiście najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Tuż po rowerze oczywiście, ale trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś rowerem, nie wiem, z Chojnic do Trójmiasta jeździł do pracy. Ale teraz przechodząc do tego, jak wygląda kwestia potencjalnej możliwości zmiany tutaj w węźle czy w stacji Chojnice, jeśli chodzi o zmianę układu torowego, tak żeby nie zaprzepaścić czy nie popsuć
układu, który tutaj jest układem jakby pierwotnym kolejowym. To znaczy na stacji Chojnice zbiega się kilka linii kolejowych. To jest stacja węzłowa, co z założenia powoduje, że powinna dawać możliwość wjazdu i wyjazdu z każdej z tych linii na dowolny kierunek każdej innej linii, która w tym węźle się łączy. To powoduje, że oczywiście i sterowanie, i sam układ torowy jest dość skomplikowany. I teraz mówiąc krótko, każda ingerencja w dzisiejszy układ, czyli na przykład przeniesienie jednego czy dwóch peronów, czyli razem oczywiście z torowiskiem, bo inaczej nie ma to sensu, w inne miejsce, powoduje konieczność przebudowania w mniejszym lub większym zakresie całego układu torowego na wjeździe z każdej linii i na wyjeździe na każdą linię. Ja może tak na sekundę tylko też posłużę się schematem, bo jadąc tutaj oczywiście wyciągnęliśmy sobie, jak wygląda układ torowy stacji Chojnice dzisiaj. Tu jest dworzec, który tu był prezentowany w koncepcjach zabudowy, tu jest do niego obecny dojazd. To jest ta górka rozrządowa, o której pan architekt mówił, dzisiaj rzeczywiście nieużywana. Ale tak jak mówię, schodzą się tutaj co najmniej trzy ważne linie, łącznie z dojazdem tutaj dla takiej starej linii towarowej. Teraz tylko poglądowo powiem, z czym się je przeniesienie jednego toru albo próba zastąpienia innego toru, znaczy jednego toru innym torem po drugiej stronie tego układu. Otóż gdybyśmy sobie wyobrazili, że likwidujemy tor tutaj i chcemy jego funkcję wjazdową na przykład z tej linii, czy wyjazdową na tę linię przenieść na drugą stronę dworca, czyli żeby pociągi, które się normalnie zatrzymują przy tym peronie i jadą w kierunku Gdańska chociażby, żeby zatrzymywały się przy krawędzi peronowej po drugiej stronie budynku, to powoduje konieczność przebudowania całej głowicy stacji, tak żeby wyprowadzić ten tor i dać możliwość przejazdu pociągów na perony po drugiej stronie. To jest tylko jakby jeden przykład pokazujący skalę ingerencji przy przenoszeniu jednego toru. Oczywiście we współpracy z miastem, to chciałbym też tutaj i zadeklarować i podkreślić, podejdziemy do tego projektu pokazując jakby przedział i skalę ingerencji od minimalnej do bardzo dużej, czyli do tej, jak rozumiem, rekomendowanej przez samorząd tutaj miasta koncepcji, tak żeby też wiedzieć, w jakich poruszamy się skali i inwestycji, ergo konieczności finansowania. I teraz mogę powiedzieć, posłużyć się, nie wiem, jednym czy dwoma przykładami. Mamy przykład takiej przebudowy wspólnie z udziałem oczywiście współfinansowania samorządu czy funduszy europejskich. Tu dzisiaj omawialiśmy przykład Wiliczki chociażby. Projekt, który był prowadzony bezpośrednio przez panią prezes nie tak dawno właśnie w przebudowie uzyskania nowych powierzchni parkingowych, węzła komunikacyjnego i tak dalej. Nie pamiętam, jaki akurat był Wieliczce koszt, ale przebudowa stacji tunel też na trasie do Krakowa, gdzie była zmiana kilkunastu rozjazdów związanych z przebudową głowicy, wjazdy na peron, kosztowała 30 milionów złotych. Myślę, że to jest minimalny wymiar kary, to gdzieś tutaj jest około 30 do 40 milionów złotych. Minimalne przeniesienie, nie wiem, jednego toru, czy zmiana funkcji, likwidacja jednego toru i wprowadzenie jego funkcji na tor po drugiej stronie układu. Nie chcę, żebyście się Państwo, ani ja też się nie chcę do tej liczby przywiązywać, bo to jest raz, że zupełnie inny teren, inne rozwiązanie komunikacyjne i wreszcie pokazuje po prostu skalę, w jakiej się poruszamy, jeśli chodzi o sposoby finansowania. I oczywiście doprowadzimy w szybkim czasie do uzgodnienia dla tych skrajnych, powiedzmy, koncepcji w sensie ingerencji w układ kolejowy czy układ torowy, tak żeby też móc wyszacować bardziej precyzyjnie, gdzie, w jakim przedziale kosztowym taka inwestycja by się poruszała, gdybyśmy przechodzili od tej najmniejszej oczywiście do tej koncepcji z kompletną likwidacją po jednej stronie tego wyspowego dworca, tutaj likwidację torowisk. Chcę jeszcze tylko dodać jedną rzecz, że
Z tego co powiedziałem, mam nadzieję, dość jasno, tak bardziej technicznie wynika, że nie da się na przykład wybudować peronu przy jednym ze starych dzisiejszych torów górki rozrządowej, tak? Bo zawsze trzeba będzie przebudować tak czy inaczej wjazd i wyjazd z każdej z tych linii, które dochodzą do węzła. Nie stawiając przeszkód, powiem tak, będziemy projektować, znaczy, czy też przyjmiemy pewne założenia, tak żeby też nie wpędzać się w zbyt duże koszty dokumentacyjne dla każdej z koncepcji, ale tak żeby móc oszacować dość precyzyjnie koszt przebudowy w jednym zakresie i w drugim zakresie. Na szczęście akurat w zakładzie gdyńskim pracują ludzie, którzy mają bardzo dużą wiedzę i doświadczenie również w takich pracach projektowych, więc myślę, że do takich prac koncepcyjnych i szacunków to ich osobiste zaangażowanie zupełnie wystarczy, tak żeby, mówię, od razu nie wchodzić w jakiś proces budowania dokumentacji budowlanej czy wykonawczej, nie daj Boże, na koniec, a potem okaże się, że jednak inna koncepcja zostaje wybrana, tak wiadomo, żeby jasne, nie ponosić takich kosztów utraconych. I to sobie przygotujemy i wtedy ważnym punktem jest, tutaj przejdę już od takich rzeczy technicznych do kwestii finansowych. Musimy na każdy zakres, jaki sobie przyjmiemy, kolejowy, mówię tutaj o ściśle zakresie kolejowym, bo nie odnoszę się oczywiście do zresztą bardzo, bardzo fajnych pomysłów na to, jak wykorzystać czy budynek dworca, czy teren przydworcowy, muszę powiedzieć, że rzeczywiście zrobiło to na nas tutaj, bo w międzyczasie konsultowałem się z panią prezes, też duże wrażenie. W ogóle gratuluję pomysłowości, szczególnie w tej wersji minimum, która, jak rozumiem, jest najbardziej niechcianą, ale ona wydaje się potrzebowała najwięcej takiej pracy koncepcyjnej czy wymyślenia sposobu poradzenia sobie w trudnych warunkach. Tak? I przechodząc do kwestii finansowej w związku z tym, trzeba znaleźć sposób finansowania, krótko mówiąc źródło na to, żeby taki projekt przeprowadzić. Kwestie inwestycyjne w polskich liniach kolejowych są quasi pozabilansowe, to znaczy czy nasze przychody, czy to co wydajemy, oprócz tego, że powinno się bilansować i mamy nadzieję, że kolejny rok będzie już pierwszym rokiem historycznie zbilansowania finansów w polskich liniach kolejowych jako zarządcy infrastruktury, kwestie stawek i tak dalej, to jest dość szczegółowy zakres, przez który nie chciałbym w tej chwili tutaj dla celów akurat tego projektu przechodzić, ale powiem tylko tyle, że to pozabilansowość polega na tym, że infrastruktura jest infrastrukturą państwa. I teraz, jeżeli państwo ma dostęp do środków na przykład, czy refundacji środków unijnych, to mówi: dobra, PLK-o, przeprowadź taką inwestycję. Proszę bardzo, tu jest dofinansowanie unijne w takim zakresie, wkład krajowy w takim dodajemy również z budżetu. Dla projektów samorządowych wygląda to już nieco inaczej, bowiem wkład unijny ok, proszę bardzo, PLK-o, tu masz wkład unijny, natomiast wkład krajowy niestety już radź sobie sama. W związku z czym, że w takiej próbie bilansowania mógłbym powiedzieć śmiało, że nie mamy ani złotówki na wkład własny do projektów samorządowych, ale oczywiście kosztem też innych projektów, czy kosztem wyniku, czy kosztem jeszcze takim bardziej podnoszenia efektywności w samych polskich liniach kolejowych, te projekty realizowaliśmy, realizujemy i będziemy realizować. Natomiast clue jest w tym, żeby dofinansowanie zewnętrzne do takiego projektu było jak największe, tak żebyśmy my nie mieli bariery jakby własnej, finansowej, że nie będzie nas stać na wkład krajowy czy dofinansowanie ze strony PLK-i. I o tym też dzisiaj tutaj z przedstawicielami samorządu chwilę rozmawialiśmy. Jest przynajmniej jeden wstępny pomysł na to, z kim i w jakim trybie czy o jakim sposobie finansowania rozmawiać. Więc tak jak mówię, oczywiście przystępujemy do prac, żeby sobie uszczegółowić bardziej od strony kosztowej i zakresowej te, powiedzmy, gdzieś tam przedziałowo skrajne koncepcje i wtedy też będziemy wiedzieć, o jakich pieniądzach mamy, o jakim finansowaniu mamy rozmawiać, po prostu szukając wspólnie zewnętrznego źródła na dużą część finansowania takiej inwestycji. Ja może jeszcze poproszę panią prezes, żeby chwilę powiedziała, z czym się je dokładnie remont linii tej, o której tutaj i pan poseł, i pan burmistrz wspominał, która miałaby, czy zasili za niedługo, dzięki lepszym parametrom,
po remoncie sam węzeł, tak? Czy samą stację i da lepsze połączenie kolejowe. Dzień dobry Państwu. Ta linia została zbudowana na podkładach szynobetonowych i wydawałoby się, że one są takim materiałem, który służy najdłużej spośród tych, które tam zabudowujemy. Niemniej była to partia taka, która no, już kilkadziesiąt lat też mają, które niestety się te podkłady zaczęły rozsypywać. W związku z tym, żeby podnieść znacząco tam prędkość i wrócić do prędkości takich, które by zadowalały naszych klientów, będzie potrzeba na pewnym odcinku około 6 km całkowicie wymienić nawierzchnię, na kilkudziesięciu kilometrach wymienić same podkłady. Jest tam tor stykowy tak zwany, czyli składający się z takich odcinków, gdzie są skręcane szyny, więc chcemy to uciąglić, można takim powiedzieć trochę żargonem, czyli zrobić z tego tor bezstykowy, który jest no, łatwiejszy w utrzymaniu, ale i też komfort podróżowania jest lepszy. Oczywiście potem już prace wykończeniowe podbić i tak dalej. Ponieważ nie jest to duże obciążenie na tej linii ruchem, więc zamierzamy wykorzystać materiały, które odzyskujemy w modernizacjach, dobre materiały w dobrym stanie, na których jeszcze w tej chwili na niektórych trasach jeździmy 120 na godzinę, więc jak najbardziej nadający się do takich remontów. Także te prace nasz Zakład Linii Kolejowych w Gdyni przygotowuje, inwentaryzacja taka została zrobiona, przygotowuje harmonogram. Także mamy nadzieję, że też czasy podróżowania na tej linii znacząco się skrócą. W związku z tym i będzie na pewno lepiej wykorzystywana i większe zainteresowanie podróżnych tą linią nastąpi. Także jeśli chodzi o linię 211, to tyle. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze nie mamy koncepcji czy wariantu, o którym rozmawialiśmy na dworcu z panem prezesem i z panią prezes. Czy pan architekt tutaj pokazał tą koncepcję likwidacji peronu pierwszego i drugiego? Ale jest też ta koncepcja z wyjściem na peron drugi, gdzie stoimy na peronie i po prawej stronie, czyli pomiędzy budynkiem dworcowym a peronem mamy torowiska, a poprzez likwidację toru pierwszego i drugiego zyskujemy miejsce na autobusy. Tak? Czyli to była taka ta koncepcja, trzeba byłoby modyfikować tą koncepcję piątą. Ja wiem, że komunikacyjnie to wszystko wygląda pięknie. Ja tutaj siedziałem u pana wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i to rzeczywiście budzi podziw, prawda? To architekt stworzył, ale też są pewne możliwości, pewne granice możliwości, bo my mamy środków na węzeł integracyjny mniej. Ten taki pierwszy szacunek pana prezesa, o którym... Znaczy proszę się do niego nie przywiązywać, tak jak powiedziałem, to jest taki porównawczy, żeby było wiadomo też o jakim... Teraz my chyba będziemy musieli naszą współpracę, to nasze partnerstwo udawać w ten sposób, że będziemy prosić PLK, że mniej więcej wyszacował w koncepcji projektowej koszt likwidacji czterech torów i koszt likwidacji dwóch torów. I wtedy będziemy zmuszeni wspólnie poszukiwać środków poza MOF-owskich do sfinansowania tegoż tematu. Też musimy mieć świadomość, że każda inna koncepcja poza piątą lub tą powiedzmy, którą wprowadzam, nazwijmy ją szóstą na roboczą, jeżeli mogę, to każda inna koncepcja, no raczej w mojej ocenie, chyba że pan Cisław inaczej to oceni, nie wytrzymuje próby finansowej tych 20 paru milionów, jakie mamy na węzeł integracyjny, bo pamiętajmy, że są ścieżki rowerowe i chodniki też na ulicach, dolotach do dworca i tak dalej, i tak dalej. Więc temat jest arcy skomplikowany, tak? Być może uda się zwiększyć te środki, ale bez poszukiwania środków na przebudowę torowisk i bez partnerstwa z PLK my tego nie dotkniemy. Chyba że się uprzemy i będziemy realizować ten wariant z murami oborowymi i tak dalej, ale to dalej będą, no, być może nie będzie wyjścia, tak? Bo jeżeli się okaże, bo scenariusze zaczyna mnożyć, bo nie, Państwo wiecie, że nie jestem pesymistą, ale z drugiej strony powiedzmy, że powstaną koncepcje, nawet zbudujemy partnerstwo, stworzymy projekt, okaże się, że będzie kosztować to 4 tory, załóżmy 16,5 miliona i nie będzie pieniędzy. I wtedy nastąpi trudny moment dla Chorzów, bo trzeba będzie czekać. Przecież my z rewitalizacją dworca możemy wejść w budynek i zrobimy piękny budynek, wszyscy będą zadowoleni.
czyli mówiąc tak, wielka odpowiedzialność przed nami, bo wybór koncepcji i rozpoczęcie prac projektowych architekta spowoduje potrzebę czekania i wspólnego współdziałania na realizację etapu torowego. I to jest ten trudny zakręt, na którym znajdziemy się, jeżeli pójdziemy w kierunku ograniczenia, przepraszam za opinię, wyspowości tego projektu. Najlepszy wariant piąty nie byłby wyspowy. Otwieramy się komunikacyjnie na miasto, ale tak jak powiedziałem, to będzie problem finansowy. Z drugiej strony ja mam nadzieję, że dystrybutorzy środków unijnych, czyli rząd i nasz region, no, muszą widzieć potrzebę też ingerencji w torowiska, a nie tylko w budynki i chodniki, no bo nie wszędzie da się stworzyć w chodnikach porządny dworzec na miarę XXI wieku bez ingerencji w tory. No, mamy ewidentnie dworzec wyspowy, no chyba, że będziemy budować tunele, ale to są bardzo kosztowne wydania. Ja proszę Państwa, pracowaliśmy na sali, już przedtem rozmawialiśmy. Ja bardzo dziękuję jeszcze panu prezesowi za to, że państwo powiedzieli tak, to my jesteśmy gotowi stworzyć te koncepcje i państwo powiedzieli, ile to będzie kosztować i potem budujmy partnerstwo, szukając razem środków na przebudowę torowisk. Natomiast ja będę prosił, żebyśmy to w dwóch wariantach zrobili. 4 tory i 2 tory. Architekt otrzyma za zadanie dodatkowe stworzenia wersji 6. Jeśli jeszcze można. Proszę bardzo. Rozumiem, że Państwo podzielicie się z nami z tymi koncepcje otrzymamy, prawda? Też dla naszych pracowników też jako poglądowy materiał. Wydaje mi się, że na tym etapie jest bardzo trudno, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale my też w oparciu tylko o naszą wiedzę będziemy szacować, ile te 4, ile te 2, bo nikt z nas nie będzie jeszcze projektów robił. Więc dobrze by było, gdyby wszystkie te warianty, te koncepcje miały wyszacowania, żebyśmy wiedzieli, w jakich obszarach się poruszamy. Po drugie, trzeba pamiętać, że koncepcje świetnie, ale za tym na pewno pójdzie studium wykonalności, które, żeby uzyskać pieniądze, ono się musi bronić. Więc znowu, żeby nie iść w ciemno, to musimy wiedzieć po stronie finansowej jak i ekonomicznej, jak to się spina. Więc każdy z tych elementów, czy my teren ten uwolniony wykorzystamy tak czy inaczej, prawda? Czy potrafimy tak przedstawić ten projekt, że efektywność ekonomiczna wyjdzie bardzo dobra? Bo finansowa to wiadomo jest, że projekt się nie spina i stąd będziemy występować o to finansowanie. Więc wydaje mi się, że dobrze by było, my to wyszacujemy, ale dobrze by było mieć jakiś taki pogląd na całość, jak już któraś koncepcja wybierana. Ile generalnie to kosztuje. I tak jak tutaj pan prezes wspominał, my takie przykłady współpracy z samorządami mamy. Mamy projekt, w którym my byliśmy liderem, a gmina była partnerem i za część właśnie parkingową, dojazdu, odnowienia, na tych uwolnionych terenach kolejowych odpowiadała i wkład. I jest też odwrotnie, że niekiedy my dokładamy się do większego elementu, do większego projektu, który realizuje samorząd. Więc są to możliwe warianty, ale jest naprawdę bardzo ważne, że teraz na tym etapie, kiedy to kosztuje wysiłku naszego takiego koncepcyjnego, ale jeszcze nie finansowego, żeby wybrać dobrze. Bo można postawić sobie świetne projekty, ale one kosztują, prawda? Więc bardzo wszystkie w zasadzie te koncepcje są fajne i wiadomo, że ta piąta, to każdy jak tu siedzi chyba to się zgodzi, że jest rzeczywiście taka, byłaby przyjazna dla całego terenu, dla miasta i tak dalej, no ale na pewno pod kątem tym przystosowania układów torowych dla funkcjonalności tych linii, które są i dla tego ruchu, który jest zakładany, byłoby to na pewno kosztowne, ale przeliczymy to oczywiście. Natomiast jest ten kompromis, tak jak powiedziałem, przejście podziemne już jest. My byliśmy w tych przejściach dzisiaj, one są w dobrym stanie. Tak. Takie jest przewidziane. Nie ma żadnych przecieków, odcieków, nic tam nie odpada, nie grozi katastrofa budowlana. Nasz budynek dworca wygląda źle i budynki przyległe, ale ta komunikacja podziemna jest dobra. I z budynku przechodzilibyśmy przejście podziemne, które jest na peron, z prawej strony pociągi, z lewej strony autobusy. To da się zmieścić projektowo, mam nadzieję. Tylko trzeba by zlikwidować 2 torowiska. Odnośnie studium wykonalności.
Proces inwestycyjny ma swoją logikę. Jak się ją zaburzy, to wtedy się trafia na kolejne przeszkody. Tak? Też mówiłem naszym gościom, że dla nas sprawą bardzo ważną są ścieżki rowerowe i dojazd do dworca, bo wielu ludzi skorzysta właśnie z tego, żeby tam dojechać, zostawić ten rower i pojechać pociągiem. Musimy wszystko zrobić, żeby... Jesteśmy w ciężkiej sytuacji, no bo tak, nie ma jeszcze tej ostatecznej decyzji o modernizacji torowiska Kościerzyna-Kojnica, tak? Nie ma. No jest już. Już jest? Decyzja już jest. No, uruchomimy prace remontowe, bo to będzie miały charakter remontowy, nie taki wielki. A. O, to krok do przodu wtedy, bo to pani prezes mnie tutaj przeznaczyła tym studium, bo rzeczywiście, przecież my musimy pokazać, że to... Oczywiście, ale taka jest kolej rzeczy do wszystkich projektów. Dla tej inwestycji. A czy remont rozpoczyna się na wiosnę? Jakiekolwiek pieniądze unijne z któregokolwiek programu są, prawda, pozyskujemy, zawsze jest studium wykonalności, jak do inwestycji każdej. Czyli mamy dobrą wiadomość, bo jest decyzja o modernizacji. Tak. Teraz tylko remoncie. Ta kwestia wypracowania koncepcji. Ja pragnę Państwa przeprosić, że mówię tutaj Pana Kresa i Panią Prezes, że na dworcu mówiłem o tej koncepcji pociąg z prawej, autobus z lewej, a nie było tego w wariantach Pana Architekta, ale Pan Architekt jest tutaj konserwatywny, chcę powiedzieć, oparty w swoich poglądach, ale konserwatywny. I dla niego konserwatyzm będzie musiał być jakoś na bardziej liberalny konserwatyzm i tą szóstą koncepcję będzie musiał wykonać. To będziemy na pewno szukać pieniędzy, ale koszty dla nas będą rzeczą pierwszoplanową. Proszę Państwa, czy ktoś chciałby zabrać głos? Są radni, są dziennikarze, czy Państwo chcieliby zabrać głos, coś powiedzieć albo zadać pytanie? Proszę bardzo. Jest okazja. Proszę? Temat jest otwarty. Zupełnie. Dopóki nie mamy rozeznania co do szczegółów, to wydaje mi się, że dyskusja w tej chwili jest jakakolwiek jeszcze byłaby bezcelowa. Czy ja pragnę zauważyć, że skorzystaliśmy z pieniędzy unijnych, za które finansujemy koncepcje tworzone przez architekta pana Cisława Kutnego pracownika. To nie jest tak, że my ze środków własnych wydatkujemy, a tutaj liderem tego projektu było starostwo powiatowe, bo dzięki starostwu te pieniądze pozyskaliśmy. No i decyzje, wybór koncepcji i partnerstwo to jest zadanie na ten rok. Czyli gdyby powstały koncepcję, musimy wybrać, potem będziemy partnerstwo projektowe, studium wykonalności i wybór naszej koncepcji do projektu ostatecznego. Tak to wygląda w mieście, które kiedyś było jednym z ważniejszych w Polsce węzłów kolejowych. Mówi o okresie przedwojennym, ale tak było. Proszę bardzo, czy Państwo dziennikarze chcieli zadać pytania naszym gościom? Ile Państwo potrzebujecie czasu, żeby zastanowić się nad kosztami tych poszczególnych koncepcji? To znaczy, że myślę, że nie potrzebujemy dużo czasu na przyjęcie pewnych założeń do wyszacowania. To jest, rozumiem, że o to Pani pyta. Myślę, że to jest kwestia, nie wiem, miesiąca, dwóch, tak żeby sobie gdzieś poza normalną działalnością zakładu też taką planistyczną koncepcję, bo rozumiem, że też trzeba być w kontakcie i z biurem architektonicznym, tak, żebyśmy też dostali materiał dotyczący nam tych podziału potencjalnego gruntów, tak żebyśmy mogli wiedzieć, gdzie co mielibyśmy likwidować i ewentualnie gdzie co przenosić przy tych rozwiązaniach, które Pan Architekt... Tak jest. Tak jest. Na tym. No myślę, że to miesiąc, dwa akurat jest. Wstępne konsultacje się odbyły, więc pogląd wśród naszych pracowników jest na to, co mniej więcej powinno być zrobione, tak? Dlatego chodzi o to, żeby sobie to spisać, uporządkować i przymierzyć do tej koncepcji architektonicznej jednej czy drugiej. Na bazie też jakichś cen historycznych czy doświadczenia podjąć próbę takiego wstępnego kosztorysu, tak? Myślę, że to będzie jeszcze to dość okrągła liczba w sensie szczegółowości, ale będziemy wiedzieli też wtedy, z czym ruszamy, czy do zarządu województwa, czy gdzieś będziemy się z jakiegoś innego źródełka próbowali sfinansować po prostu. Ja to jeszcze podsumuję, że wybór koncepcji architektonicznej przez nas do projektowania wiąże się z tym, że musimy mieć pewność źródła finansowania przebudowy torowisk. Inaczej wiadomo, że nie będziemy mogli wykonać koncepcji. Znaczy ten projekt jest jeszcze wzmocniony jedną sprawą, ponieważ od stycznia przyszłego roku wchodzi ustawa transportowa.
chodzi właśnie o tak o dowozie pasażerów do węzłów integracyjnych. I tutaj plany transportowe musi wykonać starosta w tym roku jeszcze. Przedstawić je właśnie marszałkowi, bo marszałek na podstawie tej będzie, załóżmy, przekazywał dotacje na ten transport. Ale wiadomo, że dotacja będzie różna. Przede wszystkim marszałek liczy na to, że do węzłów integracyjnych właśnie mieszkańcy powiatu będą dowożeni. Ale każda, załóżmy, miejscowość, ona musi być połączona. Nie może być dana miejscowość zostawiona bez połączenia, żeby do pracy dojechać, do szkoły czy tym podobne. To ja może tylko tak, żeby była jasność, jeżeli chodzi o plan transportu zbiorowego, to również w tym projekcie MOF-owskim z pomocy technicznej otrzymaliśmy dofinansowanie, tak jak ta koncepcja, która jest zrobiona tutaj przez pracownię pana Zbigniewa Kufla, i ona jest dofinansowana w wysokości 90%, tak my tworzymy taki plan transportu, do 31 marca on będzie gotowy, także jesteśmy do tego przygotowani. Dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to ja bardzo dziękuję naszym gościom. Bardzo dziękujemy Państwu. Do nas z Warszawy. Dziękuję Państwu.